Wyścig proszę, wyścig proszę pod górkę. O nie, nienawidzę tego. Ale dobra, robimy taktykę. Robimy taktykę, której was nauczę teraz. Gościu, idź stąd. Witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Paczol i wiem, że nie miało być Fall Guys'a na kanale jako odcinki, ale dużo osób pisało, że chce, a mi się tak gra tak spodobała, że muszę ją nagrać, a poza tym jestem pewny, że teraz wygram, więc jakby 100% wygram. Więc to jest odcinek z wygranej gierki na 100%, mam nadzieję, że cztera tylko nie będzie żadnego. Zostawcie suba, łapkę w górę. Suba warto zostawić, bo będzie dużo więcej nowych gierek. Może wrócimy do Fortnite'a. Wiem, że obiecywałem wiele razy, ale strasznie, strasznie, strasznie mi się Fortnite przejadł. Przepraszam was serdecznie. Chcę nagrywać dla was rzeczy, które lubię, a nie rzeczy na siłę, więc... Wiem, że dużo osób mówi, że nagrywaj Fortnite'a, ale zaufajcie mi, jeżeli nagrywam go tylko i wyłącznie pod wyświetlenia i pod hajs, to nie będzie fajne nagrywanie. Więc musicie mi zaufać. Nie mogę wam nagrywać Fortnite'a, dopóki nie spodoba mi się ta gierka z powrotem na tyle, żeby ją nagrywać regularnie, z pasją, z miłością, w cudzysłowie. Wiecie o co chodzi, nie? No, spaliłem się w Fortnite'cie. To się mówi, wypaliłem, patrzą. Ale dobra, nieważne. Teraz tą gierkę wygrywam na chillku. No bo, halo. Ty, gościu ma ładny kolor ten za mną, taki przezroczysty. Ty, on jest przezroczysty! Halo, pchajcie, pchajcie, panowie, co wy? Tutaj zazwyczaj nie warto się pchać na środek. A tutaj warto iść bokiem. Chyba, że kula mnie walnie, to nie warto. A to chyba ostatnia kula, która mnie walnęła, dobra, git. I tu boczkiem idziemy. Tutaj idziemy tylko i wyłącznie boczkiem, bo... Nie wiem, który byłem. Wydaje mi się, że drugi, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Okej, cheatera nie widziałem żadnego, więc git. Dlatego easy win. Bez cheaterów to jest easy win. Przytryhardowałem troszkę. Sorry. Ale wiecie, no trzeba przytryhardować czasami, żeby fajne odcinki nagrać. Okej, okej. Mamy gołębie, mamy jakiś tryhardowy skin. Nie mamy tryhardowych skinów. Czyli mamy takie lobby, powiedzmy... No wiecie, ja też nie mam tryhardowego skina, niby tryhardzę to, więc lobby powiedzmy mamy takie pół na pół. O, tutaj dużo osób odpadnie. Ile zostało? 40 osób chyba? 40 chyba, no to wydaje mi się, że 20 to jest max, co przejdzie. Tutaj wam pokażę skróty, jeżeli mi się udadzą. Najlepiej jakbym był w pierwszym rzędzie, bo to jest najlepsze dla skrótowców. Mam nadzieję, że się uda. Uwielbiam tą mapę, aczkolwiek czasami jest takie unlucky, że ktoś was zepchnie, popchnie i spadniecie do tego. Spadniecie do voida, do kisielu. Pamiętajcie, że to się kisiel odmienia. Tu pierwszy skrót. I tu czekamy, bo no wypchnęło widzicie gołębie aż do tej mazi. Dobra, tu tędy i tu trzeba przejść szybko na kolejny skrót, tylko że unlucky. Tutaj mamy kolejny skrót. I teraz musimy jak najbardziej po skosie iść, ponieważ tu mamy kolejny skrót, który się opłaca tylko wtedy, jak jesteście po skosie bardzo. Oj, bym spadł, panie! Halo! I tu jest skrót, którego zazwyczaj się boję, aczkolwiek dzisiaj go zrobię. Mogłem biec od razu na dwa. Tak, teraz. Nie, nie, nie! Jeju! Ale mnie wypchnęło. Tutaj skrótów zazwyczaj nie robię, bo często się motam w tym kisielu i mnie biją te dziadostwa. Okej, jestem pierwszy. Pamiętajcie, że z osiągnięcia, jak jesteście pierwsi, dacie motkę. Ja już to zrobiłem. Jeżeli jesteście pierwsi, dacie motkę i traficie jako pierwsi na metę, to macie osiągnięcie. Okej, zobaczmy, ile osób spadnie. Ten już widzę, że ma deduwę. Tak, ten już ma deduwę. Nie, 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 on się uratuje. On się uratuje, czy nie? Gościu, ale klaczujesz. Nie spadnie teraz, nie spadnie teraz, bo ja... O. Chciałem powiedzieć, że liczę na niego. 6 osób na mecie. O dobra, ninja zna skróty, to też trzeba ninja wyeliminować potem. Ja strasznie nie lubię, jak mnie trzymają i strasznie nie lubię trzymać. Okej, ninja poszedł sam, że tak powiem, na dno. Ujujujujuj, panie, co pan robi? Halo? Dobra, ninja ma deduwę? Chyba tak. No, ninja ma deduwę. Za szybko go dopadł ten kisiel. Ja nie lubię ludzi, którzy trzymają, więc staram się sam nie trzymać. I to jest takie, wiecie, no, nie wiem. Często mnie dopada... Ty, 14 osób.
albo 15. Często mnie dopada właśnie karma, jak trzymam kogoś. 15 osób, a było ile? 40? 25 osób odpadło. No powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem, że aż tyle odpadnie. Myślałem, że max 20 to będzie. Dobra, dajcie coś nieteamowego. Nieteamowego, błagam. Na teamówkach często się przegrywa. Albo nie dawajcie tego tip-toe. Okej, spróbujemy zrobić czwarta. Zazwyczaj w trzecim rzędzie... Zazwyczaj w trzecim rzędzie jest ta prosta linia na środku, ale... Zobaczymy. Mam nadzieję, że pierwszy mi się uda. Dobra, nie udało mi się. Goście mają z tej strony, okej. Dobra, i tu jest taka linia. Okej, i teraz... Trafiamy do tego. O! Ej! Przecież nie skoczyłem tam! Zepchnęli mnie. No idźcie do przodu, przecież nie ma nic innego. Dobra, mam nadzieję, że... Dobra, teraz będzie w tę stronę. I teraz będzie w bok? Nie, dobrze, dobrze, prosto. Tutaj jeszcze bałem, że będzie jedno w bok i do góry, ale dobrze, że było prosto i na szczęście mnie nie zepchnęli. Okej, udało się na easy. Byłem chyba drugi, albo trzeci, nie wiem. Tutaj odpadało aż 6. Tak, aż 6 odpadało. Mamy finał. Obiecałem wam na start gry, że na start streama, że wygram. I to było takie szczerze niepewne, ale teraz jestem pewny, że wygram. Bo musi być na S. Na S. Wyścig proszę pod górkę. O nie, nienawidzę tego. Ale dobra, robimy taktykę. Robimy taktykę, której was nauczę teraz. Którą znam z TikToka, powiem wam szczerze. I jeżeli to się uda, to nagram dla was odcinek 10 cheatów, nie cheatów, 10 lifehacków z TikToka, albo ogólnie 10 lifehacków do Fall Guys. Dobra, to jest ostatnie? Nie, to nie jest ostatnie, jeszcze dwa. Okej, okay, i musimy teraz cały środeczek. Mam nadzieję, że teraz nikt nie spadnie tutaj. Zazwyczaj ludzie spadają na środek, więc musimy ten środek po prostu wykosić, a potem będziemy sobie bokiem skakać. Najlepiej... Czekajcie, ja teraz przetryharduję, więc nie będę nic za dużo mówił. Ktoś jest za mną chyba, albo nade mną. Mam nadzieję, że nie za mną. Dobra, i teraz to musimy jeszcze. Okej. Spadajcie, błagam już, bo ja tu długo nie wytrzymam, panowie. Halo, jedna osoba dopiero spadła. Dobra, możemy już zacząć skakać. I teraz skaczemy sobie powolutku. Tak, żeby oni po prostu spadli na środek. Jedyne, co może tu nie wyjść, to jak spadną mi na moje, że tak powiem, na moją platformę. No i właśnie teraz gości mi spadł na platformę. Gościu, idź stąd. Wygrałem! Tak! Wygrałem! Tak wam mówiłem na początku odcinka. S! Taktyka jest S, tylko miałem pecha z tym ostatnim gościem niestety. Ale udało się, dlatego nagram dla was 10 tipów z... 10 tipów z Fall Guys, albo 10 lifehacków z Fall Guys. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. I za tego wina warto zostawić subskrypcję oraz... no, warto oglądać. Wiem, że miałem nie nagrywać Fall Guysów, ale tak mi się ta gierka spodobała, że będę dla was to nagrywał. Poza tym troszeczkę tu przetryhardowałem, mam 34 level, jak widzicie. 12 koronek. Zobaczcie, 12 koronek, ale mam tak gówno w sklepie ostatnio. Zobaczcie, samo to. Same te paterny, jakieś takie... Zobaczcie, pattern za dwie koronki. Pattern za dwie koronki. To jest tak przykre. Kolor za koronkę.
To jest przykre i taniec, no to każdy. Akurat górny sklep ma każdy, a dolny sklep się zmienia. No i ja czekam na tego ninja fioletowego. Wtedy też dla was nagram odcinek, że kupiłem legendarnego skina i dam wam znać, jak się nim gra. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał. Ja dziękuję za oglądanie. Żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! A! Zapomniałem, przepraszam. W niedzielę w nocy wyjeżdżam na tydzień. Nie będzie mnie, ale odcinki będą codziennie. Więc czekajcie. Codziennie. Od niedzieli do niedzieli. Pa, pa!